Wstajemy, wstajemy, budzimy się, pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się, poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się, poranek z nami żyć się chce. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Piękny widok na Warszawę przywitał nas w ten piąteczek, piątunio, jak to mówi Mateusz, Mateusz Nowak. Natalia Rzeźniczak, tak jest, szanowni Państwo. No jak piąteczek, to my oczywiście z masą energii Państwa witamy. Wczoraj był czwartek, mówiłem, że to już mały piątek, dzisiaj jest piątek, to już duży piątek. No i oczywiście my już ten weekend czujemy. Dzisiaj naprawdę dużo będzie się działo u nas w programie. Będą i sportowe emocje, będziemy o zaangażowaniu w pracę rozmawiać. Tak. To też będzie gwiazda estrady, więc szanowni Państwo, naprawdę będzie się działo. Na te sportowe tematy się cieszysz, co? Na sportowe, ale też na te muzyczne jak najbardziej, tak? Zdecydowanie. O, ja zdecydowanie też, ja też tak. Się również bardzo na to cieszę, bo tutaj może jakaś niespodzianka zrobiły. Ale porozmawiamy też o książkach, bo dzisiaj, tak, szanowni Państwo, jest Dzień Miłośników Książek, więc tych, którzy kochają czytać, zdecydowanie pozdrawiamy, no i gratulujemy też, bo czytanie rozwija. Jest też Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej, szanowni Państwo, więc wszystkiego dobrego dla tych, którzy są ludnością tubylczą. No ale na przykład w Singapurze mamy też Święto Niepodległości, a w RPA mamy Dzień Kobiet, więc też Natalia, wszystkiego najlepszego. O, dziękuję. Bo to jak Dzień Kobiet, to nawet jak jest w RPA, to myślę, że wszędzie można Dzień obchodzić. Kobiet to można dokładnie wszędzie obchodzić. My, drodzy Państwo, jeszcze wrócę do tych książek. Poprosiliśmy Państwa właśnie o tytuły, które Wy szczególnie lubicie, więc może się tutaj każdy zainspiruje i wymieni się jakimiś pozycjami książkowymi, które warto zobaczyć i warto przeczytać. Zdecydowanie tak. Ja najczęściej czytam kryminały, nie ukrywam. To jest takie moje główna rozrywka. Ja też. Bardzo właśnie lubię kryminały. Trzymają w napięciu i też troszeczkę, być może nawet właśnie pobudzają. Jeśli czasami jedzie autobusem czy metrem do pracy, no to można troszeczkę już tak złapać takiego porannego stresu. Jest mała adrenalinka. Ja też. Kryminały i takie jeszcze książki psychologiczne, to bardzo lubię. Tylko niestety nie wysłałam zdjęcia do nas, no raportu. Wysłałeś? No widzisz, zapomniałam. Ja też nie wysłałem. Dobrze. Czemu nie wysłałaś? Ja też nie wysłałam. Szanowni Państwo, to co? Patrzymy, co dzisiaj? Patrzymy. Jak zacząć przygodę z bieganiem? Zajrzymy do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Proste i smaczne przepisy od Karola Kusa. Od tego Karola to zawsze są proste, smaczne, tak mi się przynajmniej wydaje. I zawsze w tym poranku, jak ja sobie myślę i patrzę na to, jak on gotuje, to zawsze mi się chce jeść, on tam jest gdzieś daleko, nigdy się z nami nie dzieli. Chociaż w sumie podzielił się, jak byliśmy na wyjeździe, tak, no to wtedy się dzieli oczywiście, jak byliśmy razem, no ale tak, to on tam w tej swojej kuchni w lesie daleko, ja zawsze zazdroszczę i sobie myślę, on tam sobie jest tym operatorem i takie przysmaki jemy tutaj. On tak specjalnie chyba to robi, tak nam smaka robi i potem zabiera to do domu i się rozkoszują. A nam tylko ślinka cieknie. No ale może będziesz miał okazję, no może nie w ten weekend, ale w następny. Tak, będzie następny Karol, weekend. Będę ja i będziesz ty i będziemy na weekendzie, będziemy jeść. To wtedy już Karol nie ma wyjścia, to już się nie wywinie i na pewno da mi spróbować tego, co zrobić? Będziemy razem próbować na pewno, prawda? Tak, będziemy, oczywiście. I właśnie chciałam powiedzieć, że te przepisy jego zawsze wydają się proste, ale wydaje mi się, że takie proste to nie są. No. On tak to robi, że one się wydają takie super proste. W rękach mistrza to wszystko prosto wygląda, nie? No to co, Karolu, co tam masz dla nas na dzisiaj, co fajnego dla nas przygotowałeś? Dlaczego nam będzie dzisiaj cieknąć ślink? Witam Państwa pięknie, wstaliśmy, piątek, piąteczek, piątunio, a my co dzisiaj będziemy robili? Będziemy kisili pomidory. No, a dlaczego nie ogórki? Kiszenie ogórków każdy zna w tym kraju, to już my mamy wyssane z mlekiem matki wręcz. Ale z tymi pomidorami jest i zupełnie inaczej. Bardzo rzadko kisimy pomidory, a szkoda, drodzy Państwo, bardzo szkoda, bo nad wschód od Bugu już te pomidorki się kisi i są doskonałe. Ja pierwszy raz próbowałem w okolicach Lwowa w jakimś 97 roku, kiedy tam po raz pierwszy przyjechałem. Pojechałem na szaszłyk i ten szaszłyk był podawany z kiszoną kapustą, ale nie taką kapustą kiszoną, jaką my znamy, tylko
tylko to była główka czerwonej kiszonej kapusty, takiej malutkiej. I właśnie były kiszone pomidory. Doskonałe po prostu. Doskonały dodatek do mięs. Świetnie wtedy nam się to wszystko trawi. I jeszcze mamy doskonały probiotek właśnie w postaci kiszonych pomidorów. Smakują genialnie. Ale no właśnie, zazwyczaj przyrządza się je standardowo. Czyli chrzan, który jest o właśnie tak pokrojony, do tego gorczyca, która jest w solance 10%, liść laurowy, ziele angielskie i dodajemy do tego koper i oczywiście jeszcze liście chrzanu. No i czosneczek, który musi być. A ja zrobię dzisiaj inaczej. Zamienię koper z liśćmi chrzanu na liście winogron, drodzy państwo, i bazylię. Powiecie, a świruję. Nie, drodzy państwo, ponieważ już się nakisiłem trochę w swoim życiu, to nie świruję, były to eksperymenty, które na końcu okazały się być tymi właściwymi. To znaczy moje podniebienie zareagowało tak, a nie inaczej. Dużo lepiej mi smakowała właśnie ta receptura, aniżeli ta z koprem i liśćmi chrzanu. Więc dzisiaj zasugeruję tylko państwu, nie musicie tak robić, możecie robić standardowo, żeby w ten sposób zrobić. Mało tego, oprócz gorczycy z ziaren pojawi się u nas jeszcze kozieradka i kolendra. A gdzie to podpatrzyłem? A drodzy państwo, a podpatrzyłem sobie na Kaukazie, bo tam pomidory też często są właśnie kiszone. I to świetnie nadaje się do szaszłyków, szczególnie szaszłyczek po prostu z takimi pomidorkami. To dzisiaj wszystko w naszym programie. Bądźcie z nami, oddaję głos prowadzącym, oddaję głos do Warszawy, a my widzimy się za minut ileś tam, gdzieś w połowie programu. Do zobaczenia. Ja jestem ciekaw, czy Karol jak tak gotuje, to też biega, bo on jest raczej szczupły, więc pewnie coś też musi robić ze sobą, bo widać, że facet ma jednak formę i dba o kondycję chyba, nie? W formie zdecydowanie jest, tak samo jak są nasi olimpijczycy. Tak, 6 medali, dzisiaj kolejne medalowe szanse. Natalia Kaczmarek wieczorem pobiegnie na 400 metrów. Szanowni państwo, zobaczmy taki krótki materiał wprowadzający naszego kolejnego gościa o tym, jak nam na tych Igrzyskach Olimpijskich idzie. Tanecznym krokiem do wielkiego finału igrzysk. Julia Szeremeta powalczy o złoto olimpijskie w boksie w kategorii do 57 kg. Nasza pięściarka w półfinałowym pojedynku pokonała na punkty minimalnie faworyzowaną Nesti Petesio. Co ciekawe, będzie to pierwszy finał dla polskiego boksu na igrzyskach od 44 lat. W sobotę w decydującym starciu naprzeciw 20-letniej Julii Szeremety stanie budząca ogromne kontrowersje Lin Yuting, która została dopuszczona do rywalizacji kobiet jako biologiczny mężczyzna. To właśnie ta sama zawodniczka, która została zdyskwalifikowana przez Międzynarodową Federację Boksu, ale niestety nie przez MKOL. Powody do zadowolenia ma również Natalia Kaczmarek. Polka wygrała swój bieg półfinałowy na dystansie 4. Konkol i Dominika Putto stanęły na starcie finałowego wyścigu K4 na dystansie 500 metrów. Medalistki. I zaczynamy naszą rozmowę, pierwszą rozmowę. Naszym gościem jest Piotr Maleńczak, trener przygotowania biegowo-siłowego i instruktor akrobatyki. Dzień dobry. Tak, dzień dobry państwu. No to jak to jest z tymi naszymi olimpijczykami? Na co możemy liczyć? Tutaj w materiale słyszeliśmy, że Natalia Kaczmarek ma powody do radości. Czy się zgodzisz? Tak, jak najbardziej. Natalia Kaczmarek, jakby nie było, jest naszą główną nadzieją olimpijską na zdobycie nawet i złotego medalu, więc trzymają mocno kciuki, żeby dzisiaj wieczorem wszystko się udało i żeby bieg poszedł po myśli Natalii, no i oczywiście, żebyśmy mieli kolejny złoty krążek albo w ogóle krążek. Tak, tak, każdy medal w takim, na 400 metrów będzie ogromnym sukcesem. Powiedz mi, ile trzeba trenować i jak często trzeba trenować, żeby dojść do tak mistrzowskiego poziomu, na jakim jest Natalia? Oj, to już tak naprawdę są lata, a nawet naście lat treningów i to bardzo ciężkich, w szczególności gdy mówimy o takich dyscyplinach bardzo szybkościowych, jak chociażby 400 metrów. No to tych treningów jest bardzo dużo, są bardzo intensywne, po kilka razy dziennie nawet, więc żeby dojść do tak wybitnego tak naprawdę etapu, na którym jest Natalia, no to już mówimy o rozpoczęciu treningów od najmłodszych lat. I nam to oczywiście też predyspozycje genetyczne też warunkują, czy ktoś będzie mógł osiągnąć takie wyniki jak Natalia. Bo gdy mówimy o zawodnikach, którzy zawodowo biegają, tak jak Natalia, to ten trening nie wygląda tylko tak, że ci zawodnicy biegają. To jest również trening siłowy, który przygotowuje nasze ciało do tego. Tak, jak najbardziej. Jest to bardzo
ważny element tak naprawdę przygotowania do biegania. Z tego względu, że jednak jest to bardzo duży wysiłek, bardzo intensywny dla naszych mięśni. Więc musimy mieć silne mięśnie i wytrzymałe, żeby móc przebiec taki dystans, oczywiście jak najkrótszym czasie. Więc jest to bardzo istotny element przy treningu. Na dwa, że chroni nas przed kontuzjami, różnymi rodzaju naciągnięciami, zerwaniami. Więc tak naprawdę bez przygotowania siłowego taki sportowiec mógłby bardzo szybko zakończyć swoją karierę. Tylko to chyba też jest tak, że troszeczkę inaczej wygląda przygotowanie na przykład do sprintów, do biegów na 100-200 metrów, tak. No a inaczej też chyba trenują maratończycy na przykład, czy choćby biegacze długodystansowi, którzy biegają na 3 km, 5-10, prawda? Tak, jak najbardziej. No każdy dystans ma pewne swoje cechy, co bardzo łatwo zauważyć chociażby po sylwetkach biegaczy. No weźmy na przykład takiego 100-metrowca, który wygląda jak kulturysta, tak, z okładek gazet fitness. Natomiast maratończyk, no to jest bardzo szczupła osoba, która tak naprawdę ma jak najmniej mięśni, a raczej jak najmniejszą wagę, bym nawet powiedział, a niekoniecznie mięśni, przez co jest w stanie biegać bardzo szybko przez dłuższy czas. A jak ten trening właśnie się różni, jeżeli chodzi o maratończyków i zawodników, którzy biegają na krótsze dystanse? Chodzi mi o trening siłowy. Trening siłowy tak naprawdę może być bardzo podobny, z tego tylko względu, że inne cechy, które są dookoła treningu, bardzo mocno wyróżniają na przykład sprinterów, a maratończyków. Czyli tak naprawdę cechą, która będzie wyróżniać maratończyka, jest to, żeby z jak najmniejszej ilości masy mięśniowej wykrzesać jak najwięcej siły. Natomiast cecha sprintera to tak naprawdę zbudować jak najwięcej mięśni i troszeczkę innych. Więc tutaj będzie bardzo mocno siłowy trening, żeby zdobyć jak najwięcej siły w jak najkrótszym czasie, no bo wysiłek trwa około tam 9-10 sekund. Natomiast maratończyk będzie dużo bazował na wytrzymałości jednak. Więc tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o trening siłowy, no to będzie mógł się opierać na troszeczkę mniejszych obciążeniach, ale na dłuższym czasie wysiłku. Do ciebie zgłaszają się ludzie, którzy chcą biegać. Zgłaszają się tylko ludzie, którzy właśnie chcą osiągnąć coś tak większego. Czy jednak może się do ciebie zgłosić każdy, powiedzmy, przychodzę z ulicy i sobie powiem, a chcę przebiec maraton, dajmy na to. I ty powiesz, jasne, ja się przygotuję. Czy czasami trochę temperujesz jednak, studzisz te zapały i mówisz, no sorry stary, to jednak nie jest tak łatwo, żeby to zrobić. Powiem tak, pomysły są różne i co osoba to oczywiście różne podejście i są jednostki, które by chciały w miesiąc już przebiec maraton, a dwa dni wcześniej jeszcze siedziały na kanapie, więc jak najbardziej wtedy trzeba lekko przytemperować pewne ambicje. Natomiast tak, do mnie może się zgłosić każdy, zarówno osoba, która dopiero rozpoczyna i co jest naprawdę bardzo preferowane, no bo tak naprawdę jeżeli bardzo źle podejdziemy do sportu, no to możemy się do niego zrazić, no to a tego nie chcemy i wtedy w szczególności warto zgłosić się do osoby przygotowującej, żeby właśnie ten początkowy nawet proces przeszedł gładko, żeby wysiłek sprawił nam radość, no i wtedy dojść dopiero do naszych wyznaczonych celów, upragnionych, jak chociażby maraton. Piotrek, jeżeli oglądają nas tutaj osoby zainspirowane naszymi olimpijczykami, w ogóle rozmową i ty mówisz, że może przyjść do mnie każdy, ja tutaj to ogarnę. I jeżeli przyjdzie do ciebie nasz widz i powie, no dobra, to ja chcę ten maraton, albo chociaż półmaraton. Jak długo taka osoba musi się przygotowywać i jak takie przygotowania w ogóle wyglądają? To tak naprawdę zależy od tego, z jakiego punktu startujemy. Powiedzmy, że to jest ta osoba właśnie, co dwa dni temu siedziała na kanapie i tak już dawno jakieś tam aktywności nie wykonywała, trochę się leniła, ale mówi, dobra, to jest ten czas na zmiany. Tak, to jest najtrudniejszy moment, bo tak naprawdę osoba cały czas myśli o bieganiu, a niekoniecznie bieganie będzie najlepszym rozwiązaniem dla takiej osoby. Więc pierwsze co, to trzeba troszeczkę zastudzić emocje i tak naprawdę bardzo często, jeżeli dopiero zaczynamy jakąś aktywność, to musimy pamiętać o tym, że nasze ciało nie będzie do tego przygotowane, do tego, co byśmy chcieli realizować. Więc nawet rozpoczęcie od samych spacerów, szybszych spacerów, to już będzie bardzo dobrym początkiem. Jeżeli dana osoba przez większość swojego życia tak naprawdę siedziała przed telewizorem, przed biurkiem, więc tak naprawdę trzeba troszeczkę właśnie się cofnąć i powolutku, krok po kroku rozpocząć tak naprawdę treningi oraz włożyć do naszego planu treningi związane z kreowaniem siły i wytrzymałości, no bo jednak musimy też przygotować nasze ciało do takiego wysiłku. Więc tak naprawdę jest to proces, który rozpoczynamy zarówno od przygotowania wydolnościowego, ale również i siłowego, żeby po prostu trenować bezpiecznie. No i chyba dieta jeszcze, prawda? Tak, jak najbardziej dieta będzie tutaj miała duży aspekt i bardzo będzie pomocna. No i też warto
podejść do tego, że niektórzy traktują sport i w ogóle bieganie jako taki dodatek, dzięki któremu mogą się bardzo mocno wynagradzać w diecie. I później ta dieta wygląda w ten sposób, że kończy się to jeszcze gorzej niż się zaczynało. Sam to robiłem, jak na przykład przygotowywałem się do półmaratonu i mówię, no dobrze, zrobiłem dzisiaj 15 kilometrów, no to mały pączuszek na przykład, tak, no bo mogę teraz. Piotrek, ale ja jeszcze chciałabym dopytać o tą różnorodność tych treningów, bo powiedziałeś, że jeżeli ktoś chce biegać, to to niekoniecznie ma trenować tylko bieganie, tak. Tylko właśnie jak te treningi mają wyglądać, jak taka osoba miałaby sobie zaplanować cały tydzień, ile razy w tygodniu trening i jaki? Ile razy w tygodniu bieganie, ile razy w tygodniu trening siłowy? Tak naprawdę dla osoby, która dopiero zaczyna i też nie ma jakoś bardzo dużo czasu, powiedzmy, że 3 dni w tygodniu, jeżeli wykona trening, nawet taki łączony, czyli aktywność, nazwijmy to biegową, ale niekoniecznie to będzie aktywność biegowa, bo może być to tak naprawdę spacer, szybszy spacer. Tutaj głównie chodzi o to, żeby aktywność była na takim komfortowym poziomie, czyli osoba, która idzie, czy to pobiegać, czy wyjdzie na spacer, żeby cały czas mogła spokojnie na przykład rozmawiać z drugą osobą. Jest to taki najlepszy wyznacznik dla osoby początkującej, żeby wiedzieć, od czego zacząć. No i do tego możemy dołożyć kilka ćwiczeń wzmacniających, które możemy spokojnie wykonać nawet w domu. Więc dla osoby, która dopiero zaczyna, nie ma jakoś dużo czasu tak naprawdę i też nie chce swojego życia obracać o 180 stopni, to połączenie jednego treningu z drugim w ciągu jednego dnia, żeby całość zajęła godzinę, półtorej, to myślę, że będzie idealnym rozwiązaniem. Powiedz, czy bieganie jest zdrowe, tak na dłuższą metę, bo słyszy się, że to dla stawów, dla kolan, dla kręgosłupa czasami nie jest tak naprawdę najlepsza opcja, więc co jest ważne, żeby to bieganie faktycznie było zdrowe, żebyśmy my swojego ciała tak, no, mówiąc kolokwialnie, nie zajechali po prostu. Tak, no właśnie tutaj bardzo ważne jest to, żeby podejść troszeczkę bardziej szeroko do tematu, czyli właśnie przygotować przede wszystkim swoje ciało pod, tak jak już wspomniałem, względem siłowym chociażby, dzięki czemu nasze mięśnie będą wytrzymałe, a przez to, że będą mięśnie wytrzymałe, to nie będziemy tak mocno obciążać naszych stawów. Więc jeżeli chcemy biegać długo, to jak najbardziej jest to bardzo istotny element. No i oczywiście trzeba pamiętać, że progres też nie jest skokowy, czyli żeby powolutku dokładać pewnych obciążeń, a nie z momentu, kiedy nie biegaliśmy nic, nagle zacząć biegać 30, 40, 50 kilometrów tygodniowo, no bo to jest bardzo szybka droga do tego, żeby się znaleźć u fizjoterapeuty czy u ortopedy. Piotrek, mówimy o wytrzymałości, o sile, a jak to jest z tą rozgrzewką? Jak ważną rolę rozgrzewka przed bieganiem? Tak, rozgrzewka jest oczywiście istotna, natomiast też musimy wziąć pod uwagę, jaki trening wykonujemy. No bo biorąc krótki przykład, jeżeli idziemy na siłownię, no to zaczynamy najczęściej od pójścia na bieżnię, żeby się troszeczkę rozgrzać, żeby pobudzić nasze ciało. Więc jeżeli mówimy o bieganiu i o spokojnym bieganiu, które jest najważniejsze na samym początku, to tak naprawdę już forma tej aktywności jest tak naprawdę naszą rozgrzewką. Więc nie musimy jakoś super mocno się rozgrzewać przed takim treningiem. Możemy na przykład, jeżeli jest to, tak jak mamy dzisiaj 6 rano, to możemy się chwileczkę przejść, żeby jednak się troszeczkę pobudzić, nasze ciało się rozgrzało i wtedy przejść do biegu. Natomiast właśnie przy takich spokojnych nie jest to takie konieczne. Natomiast już jesteśmy na wyższym poziomie treningu i już przychodzą takie treningi bardzo intensywne, gdzie musimy szybciej biegać, no to tak, to wtedy jest niezbędna rozgrzewka, ale również jest ona po etapie takiego wstępnego pobudzenia, czyli takich truchcikach, czyli tak naprawdę częścią treningu takiego standardowego. No dobrze, ale bez rozgrzewki nie biegamy, ustalmy to. Nie, to zdecydowanie nie biegamy. Tak jest, szanowni państwo, Piotr Maleńczak, trener przygotowania biegowo-fizycznego, siłowego, przepraszam, i trener, instruktor akrobatyki też to swoją drogą. Tak. Był naszym gościem, więc tak jak Piotrek powiedział, bieganie jak najbardziej zdrowe, tylko odpowiednio się do tego biegania przygotować i założyć sobie realny cel. Tak jest. A nasze przejście z domu do samochodu i bieg tutaj do studia się nie liczy jako rozgrzewka, więc no, musimy się bardziej postarać, Mateusz. Może dziękujemy po programie. Dziękujemy bardzo za rozmowę. A teraz, drodzy państwo, przeniesiemy się do Zosi Niechciał, która wybrała się do biblioteki. Pięknie tutaj, prawda? Postanowiłam zabrać państwa w jedno z najładniejszych i swoją drogą moich ulubionych miejsc w Warszawie. To ogród Krasińskich, który powstał w XVII wieku na polecenie
Jana Dobrogosta Krasińskiego oczywiście. Jest tu utrzymany w stylu barokowym i dopóki nie pojawił się na mapie Warszawy Ogród Saski, był w ogóle jednym z największych parków miejskich w Warszawie. Co ciekawe, od początku był udostępniony dla zwykłych mieszkańców, mógł tutaj przyjść każdy. I tak jest zresztą do dzisiaj, to jedno z ulubionych miejsc warszawiaków i odwiedzających na piknikowe posiadówki, na spokojny spacer. To jedno. Druga z ciekawych historii związanych z samym Ogrodem Krasińskich to wydarzenia z powstania listopadowego, jakie tutaj miały miejsce. Tutaj na zachodnich terenach parku odbyła się jedna z ważniejszych bitew powstańców listopadowych i to tam zdobyto arsenał. Ale dzisiaj nie tylko o ogrodzie, bo drugim bardzo ważnym bohaterem jest Pałac Krasińskich, zwany także Pałacem Rzeczpospolitej, który znajduje się tutaj za mną, również utrzymany w tym barokowym stylu, również powstał w tym samym czasie co ogród. Do tej pory przetrzymywano tutaj zbiory Biblioteki Narodowej, te najcenniejsze i najważniejsze. I teraz, co ciekawe i co najważniejsze, od połowy maja ten Pałac Krasińskich został otwarty dla odwiedzających. Po raz pierwszy przez 6 dni w tygodniu można go odwiedzać za darmo codziennie do 19, oprócz wtorków. A co w środku? Właśnie te najcenniejsze zbiory Biblioteki Narodowej, jak na przykład kazania świętokrzyskie czy rękopisy Gala Anonima. Wracamy do państwa, tak? Prawie ci przerwałam. Nie, przepraszam. Przepraszam, ja się teraz wtrąciłem. W każdym razie chciałem po prostu powiedzieć, że ja już czuję się taki doładowany tą energią. Ja zwykle w sumie rano mam dosyć dużo energii, ale jeszcze po tym, jak rozmawialiśmy o tym bieganiu, to już w ogóle taki się czuję już nabuzowany. Bo te sportowe tematy ciebie tak pobudzają i tak nawet się to, wiesz, tutaj udziela. Więc dobrze jest siedzieć obok ciebie z rana, bo ja tak dzisiaj słabo. Nie wyspałam się bardzo, wiesz. No a jeszcze będą sportowe tematy i jeszcze będzie muzyka. To jeszcze bardziej będziesz podekscytowany, więc ja czekam. Będziemy obserwować ten progres, drodzy państwo. A teraz co? Może zaprosimy naszych widzów na krótką przerwę. Niech sobie zaparzą kawkę, herbatkę. A po przerwie też będzie bardzo ciekawy temat, bo pokażemy materiał o miłości. A, pokażemy tak o miłości w czasach powstania. I porozmawiamy też o książkach, szanowni państwo, o tym, jak to z tym naszym czytelnictwem jest. Ja też biorę herbatkę w rękę troszeczkę, tak może ta moja energia niech spadnie, bo jest jej za dużo chyba. I co, widzimy się za niedługo.